Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne informacje Telewizji Republika. Mimo protestów Warszawy i Kijowa, Stany Zjednoczone pozwalają na dokończenie budowy gazociągu Nord Stream 2. Prokuratura chce pociągnąć do odpowiedzialności karnej prezesa NIK-u, a syn Mariana Banasia został dziś zatrzymany przez CBA. 34. letnie Igrzyska Olimpijskie uznaje się za otwarte. Na stadionie w Tokio zapłonął olimpijski znicz. Porozumienie USA-Niemcy w sprawie Nord Stream 2 oznacza, że Biały Dom dał zielone światło na ukończenie budowy gazociągu biegnącego z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku, a więc z ominięciem Polski i Ukrainy. W zamian Waszyngton i Berlin składają Warszawie i Kijowowi obietnice dotyczące bezpieczeństwa. Czy możemy mówić w tym kontekście o nowym układzie monachijskim czy pakcie Ribbentrop-Mołotow? Sprawdzała Maria Osińska. Nord Stream 2 wkrótce stanie się faktem, a bezpieczeństwo krajów Europy Środkowej wciąż pozostaje pod znakiem zapytania. Większość amerykańskich kongresmenów sprzeciwia się budowie rosyjskiego gazociągu. Pozostaje przeciwny gazociągowi Nord Stream 2, który negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo Ukrainy i Europy. Nadal uważam, że należy to powstrzymać. Administrator Biden może złożyć tyle pustych obietnic, ile chce i powiedzieć, dyplomacja wróciła. Nie zmienia to jednak faktu, że zgoda prezydenta USA na dokończenie Nord Stream 2 jest lekkomyślna. Biden pokazuje Putinowi, że nasz kraj jest gotowy do poświęcenia przyjaciół, takich jak Ukraina. Przeciwnie decyzji kongresmeni wskazują na błąd administracji Joe Bidena. Rzeczywiście z jednej strony jest to krytyka dość szeroka i co nawet rzadkie w ostatnich miesiącach, krytyka, która jest dość uniwersalna i po stronie demokratów i po stronie republikanów. Ze strony demokratów czołowe postacie tej partii jak senator Tim Kaine czy senator Cardin, którzy zajmują się sprawami międzynarodowymi, krytykują tę decyzję. Oczywiście bardziej, w sposób bardziej zdecydowany krytykują republikanie. Senator Cruz nazwał ją wręcz jakby pokoleniową porażką. Szef Rady do spraw cyfryzacji Józef Orzeł określił niemiecko-amerykańskie porozumienie koncertem życzeń, w którym Niemcy wystąpiły w imieniu Unii Europejskiej, a Stany Zjednoczone w imieniu NATO, bez jakichkolwiek konsultacji. Jego zdaniem to połączenie Jałty z Monachium. Merkel więc nie stanęła po stronie USA w rywalizacji z Chinami i nie stanie, bo wie, że USA są tak słabe, że nawet z Niemcami rywalizacji nie wygrają. Lepiej więc kupić sobie drzwi obrotowe pomiędzy USA, Chinami i Rosją i trzymać Unię Europejską za twarz. Podobnego zdania jest politolog z Uniwersytetu Łódzkiego profesor Przemysław Żurawski-Felgrajewski, który uważa, że mamy do czynienia ze współczesną wersją tzw. hańby monachijskiej, czyli układu z 1938 roku. Zawarte wówczas porozumienie pomiędzy Niemcami, Włochami, Wielką Brytanią i Francją w sprawie aneksji Czechosłowacji okazało się zdradą i skutkowało przyjęciem żądań Hitlera. Jest to próba zaspokojenia apetytów agresora, w tym przypadku Rosji w Monachium III Rzeszy, poprzez złożenie na ołtarzu tych wysiłków, interesów niepodległego państwa europejskiego, jego całości terytorialnej. Z porównaniem tym nie zgadza się jednak politolog profesor Kazimierz Kik. Unia pod wpływem Niemiec staje się potęgą ekonomiczną, a nie militarną. Ekonomiczną, a nie militarną, czyli potęgą, która szuka wszystkich możliwych szans na zwiększenie możliwości zrealizowania aspiracji ekonomicznych. Nie można tego porównywać absolutnie do umowy monachijskiej. Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price tłumaczy, że amerykańscy dyplomaci konsultowali się z Polską i Ukrainą w sprawie treści porozumienia dotyczącego Nord Stream 2. W czasie całego tego procesu zarówno my, jak i nasi niemieccy sojusznicy bardzo blisko konsultowaliśmy się z Ukrainą. Mieliśmy ponad tuzin konsultacji z Ukrainą w ciągu ostatnich tygodni. Konsultowaliśmy się także z Polską, podobnie jak z innymi krajami, które mogłyby zostać pokrzywdzone przez ten projekt. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówi wprost, to porażka jedności europejskiej. Przedstawialiśmy nasze uwagi, nasze obiekcje, ale trudno nazwać by to było konsultacjami. Zakończenie prac nad projektem Nord Stream 2 planowane jest na koniec sierpnia. Maria Osińska, Telewizja Republika. Powrót Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej wymusił serię przetasowań w partii. Rezygnację Borysa Budki z funkcji przewodniczącego, z funkcji wiceprzewodniczących, Ewy Kopacz oraz Bartosza Arłukowicza. Wczoraj Borys Budka został wybrany na szefa klubu parlamentarnego, a wcześniej rezygnację z tej funkcji złożył Cezary Tomczyk. Szczegóły w materiale Małgorzaty Kleszcz.
Donald Tusk kieruje platformą od 3 lipca, kiedy rezygnację z funkcji przewodniczącego partii złożył Borys Budka. Jednym z warunków ustąpienia byłego szefa Platformy Obywatelskiej na rzecz Tuska było objęcie przez Budkę właśnie stanowiska szefa klubu Koalicji Obywatelskiej. Po takim rozmemłaniu czasów Borysa Budki, Platforma będzie trzymana krótko, będzie słowo wodza, które decyduje o wszystkim. Wódz wybiera nowe władze klubu po prostu są. Platforma będzie bardzo karną, trochę armią, trochę bojówką i zobaczymy, na ile będzie to skuteczna strategia. Tusk zapowiedział także dalsze zmiany we władzach klubu i partii, planując zatrudnienie zdecydowanie większej liczby kobiet niż obecnie. Dość charakterystyczna jest zapowiedź, że będzie Platforma dbała o parytety. To jest stary numer Donalda Tuska, on już to razy zrobił, kiedy wycinał Piskorskiego i innych wrogów swoich z partii, to robił to pod hasłem, że trzeba więcej kobiet wpuścić, no i tam wpuszczał czy panią Kidawę-Błońską, czy panią Ewę Kopacz. No krótko mówiąc, takie osoby, które poza tym, że były kobietami, nie miały innych zalet i nie były w stanie mu zagrozić. Według publicystów strategia Donalda Tuska jest groźna dla partii opozycyjnych, które chcą szukać przestrzeni między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. Platforma zmierza do jednego, do zdobycia władzy, a żeby to osiągnąć, musi stworzyć z partii opozycyjnych pozostałych partie satelickie, tak jak to uczyniło z PSL-em, który jest dzisiaj ZSL-em tak naprawdę Platformy Obywatelskiej. Musi skonsumować lewicę, partię Nowa Lewica Czarzastego, tak żeby stworzyć jeden zwarty blok, ponieważ Platforma Obywatelska jest partią totalitarną. W środę Borys Budka w żartach zaproponował Szymonowi Hołowni funkcję wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Małgorzata Kleszcz, Telewizja Republika. Syn szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia oraz dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie zostali zatrzymani dziś w Krakowie przez CBA. Chodzi o śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury regionalnej w Białymstoku, które dotyczy krakowskiej kamienicy prezesa NIK. Ponadto na wniosek prokuratury regionalnej w Białymstoku prokurator generalny wystąpił dziś do marszałka Sejmu o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Mój syn został dziś zatrzymany około godziny 13.30 na lotnisku Kraków-Balice, gdy w towarzystwie małżonki wracał z urlopu. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze krakowskiej delegatury CBA. W toku tego postępowania zgromadzono materiały, które wskazują, że Tadeusz G. przekroczył swoje uprawnienia. Drugi z zatrzymanych, Jakub B., z kolei jest osobą, która jest podejrzana o działania związane z posługiwaniem się dokumentami poświadczającymi nieprawdę. On w kontaktach z urzędami skarbowymi na terenie Krakowa miał przedstawiać dokumentację, która była dokumentacją fałszywą, dokumentacją nieprawdziwą. Również posługiwał się, jak wskazuje materiał dowodowy, po to, żeby otrzymywać dofinansowania z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Senat wyraził zgodę na powołanie doktora Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kadencja obecnego szefa IPN Jarosława Szarka kończy się z tym miesiącem. Doktor Karol Nawrocki to 38-letni historyk, działacz społeczny, a także specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2017 roku był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a od 1 czerwca tego roku wiceszefem IPN. Nie będę na pana głosował. Nie będę na pana głosował, dlatego że był pan narzędziem i twarzą przejmowania Muzeum II Wojny Światowej. Jest to po raz kolejny jakiś test dla większości senackiej, a de facto opozycji wobec rządu, na to, czy jesteście tylko jako całość opozycją totalną, czy jednak pośród was jest przynajmniej tych kilku senatorów, którzy mogą się w konkretnych sprawach wykazać jakąś odwagą cywilną. My próbujemy w Krakowie, oczywiście na skromną skalę, bo skalę regionalną, uzupełniać to, czego IPN nie robi. Założyliśmy po to sieć Solidarności. W zasadzie debata nie jest o tym, w jakim kierunku powinien zmierzać IPN,
Czy należy coś zmienić w sposobie jego funkcjonowania? Mówię o strukturze organizacyjnej. Jaką wizję ma kandydat na prezesa IPN-u? Tylko ta debata jest o polityce historycznej i uważam, że trochę wychodzi poza ramy tego punktu naszych obrad. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę i wyraził zgodę na powołanie pana Karola Nawrockiego na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Decyzja jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale jest też wielkim zobowiązaniem, bowiem dyskusja, która odbyła się dzisiaj na tej sali, dyskusja w swojej mierze, w dużej części merytoryczna, pokazuje, jak ważną instytucją dla państwa polskiego, dla niepodległości państwa polskiego i suwerenności narracji historycznej jest Instytut Pamięci Narodowej. W tej zbiorowej pamięci z całą pewnością znajdą się wszyscy ci, którzy służyli niepodległej, suwerennej Rzeczpospolitej. Jednym z punktów dzisiejszego posiedzenia Sejmu było ślubowanie wybranego na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka, który został powołany na urząd 8 lipca przez Sejm, a przedwczoraj na jego wybór zgodził się Senat. Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej. Wzrost zakażeń w Polsce i zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wariantu Delta koronawirusa powoduje, że rząd coraz pilniej poszukuje nowych pomysłów na zachęcenie Polaków do szczepień. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że rząd bierze pod uwagę regionalizację obostrzeń. Decydującym parametrem będzie poziom wyszczepienia. Julia Mościńska. Szef resortu zdrowia powiedział, że przebieg czwartej fali koronawirusa zależy od zachowań ludzi. Scenariusze zakładają zakażenia na poziomie od 1000 w najlepszym przypadku do nawet 15 000 w najgorszym. W tej chwili jesteśmy w sytuacji, kiedy nie zadajemy sobie już pytania, czy będziemy mieli do czynienia z czwartą falą COVID-u, tylko po prostu kiedy ona nastąpi i jaka będzie jej intensywność. Osoby, które miały niepożądane odczyny po pierwszym szczepieniu przeciw COVID-19, będą mogły przyjąć szczepionkę innego producenta. Z badań wynika, że mieszanie różnych preparatów może dawać lepszą skuteczność niż użycie tej samej szczepionki. Dopuszczamy możliwość mieszania preparatów, czyli tak bardzo mówiąc trywialnie, jeżeli ktoś zastosował jeden z preparatów, po którym wystąpiły niepożądane odczyny, to może po prostu zastosować chociażby preparat mRNA. Na wariant Delta koronawirusa najczęściej chorują osoby młode do 39 roku życia. Stanowią one blisko 60% ogólnej liczby zakażeń tym wariantem. W przypadku osób powyżej 60 roku życia zakażenia wariantem Delta stanowią zaledwie 14%. Powinno nas to mobilizować do tego, żebyśmy zachęcali wszystkich, kogo możemy, do tego, aby szczepili się, aby Polacy uzyskali odporność zbiorową w kontekście nadchodzącej czwartej fali. Eksperci uważają, że ze względu na chwilowe wygaszenie pandemii i stabilizację, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, społeczeństwo nie jest przygotowane na czwartą falę koronawirusa. W porównaniu do poprzedniego tygodnia obserwowany jest 13-procentowy wzrost średniej liczby zakażeń. Specjaliści zaznaczają, że czwarta fala pandemii zależna jest przede wszystkim od ilości wykonywanych szczepień. Osoby szczepione dwoma dawkami są w stanie uniknąć ryzyka hospitalizacji aż w 94%, a zatem nie pozostawia to cienia wątpliwości, jaką ścieżkę postępowania, jaką drogę należy wybrać. Adam Niedzielski zapowiedział, że jeżeli będzie mniej hospitalizacji przy wysokiej liczbie nowych zakażeń,
może zostać podjęta decyzja o niewprowadzeniu lockdownu. Zaznaczył również, że brana jest pod uwagę regionalizacja obostrzeń, jednak wszystko będzie zależne od ilości szczepień w danych regionach kraju. Na 32. letnie Igrzyska Olimpijskie wyjątkowo czekaliśmy nie 4, ale z powodu pandemii koronawirusa 5 lat. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne ceremonia otwarcia Igrzysk była inna niż wszystkie wcześniejsze, bez udziału kibiców i z ograniczoną liczbą sportowców. Igrzyska Olimpijskie powróciły do Tokio po 57 latach. Przez ten czas zmianie uległo niemal wszystko. Zmieniła się zarówno liczba dyscyplin, jak i ich charakter. Również tradycyjna ceremonia otwarcia miała w tym roku zupełnie inny wymiar. Wszystko ze względu na obostrzenia epidemiczne. Rozpoczęła ją część artystyczna, która częściowo została zaprezentowana w formie filmu. Nie zabrakło w niej nawiązań do trwającej pandemii. Najważniejszą częścią ceremonii otwarcia igrzysk jest defilada, w której biorą udział wszystkie reprezentacje. W tym roku uczestniczyła w niej tylko część sportowców. Tradycyjnie na czele przemarszu znalazła się Grecja. Tuż za nią maszerowała reprezentacja uchodźców. Wśród sportowców nie zabrakło także Polaków. Chorążymi naszej reprezentacji byli Paweł Korzeniowski i Maja Włoszczowska. Punktem kulminacyjnym wydarzenia było zapalenie olimpijskiego znicza, stanowiące symboliczny moment rozpoczęcia rywalizacji o medale igrzysk. Igrzyska olimpijskie to także okazja do spotkań na najwyższym szczeblu. Do Tokio przyjechali m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, pierwsza dama USA Jill Biden, książę Monako Albert II oraz prezydent Polski Andrzej Duda. Przywódcy zostali powitani przez cesarza Japonii Naruhito i razem z nim obserwowali z trybun ceremonii otwarcia. Wydarzenie nie obyło się jednak bez kontrowersji. W trakcie ceremonii otwarcia wokół stadionu doszło do protestu przeciwników igrzysk, którzy domagali się przerwania zawodów ze względu na pandemię koronawirusa. W trwających do 8 sierpnia igrzyskach udział weźmie około 11 tysięcy zawodników z 204 krajów. Będą oni rywalizować w 33 dyscyplinach. Polskę będzie reprezentować 211 sportowców. Szef izraelskiej dyplomacji Jair Lapid prowadzi rozmowy z USA w celu wywarcia presji na Polskę w sprawie zmian w kodeksie postępowania administracyjnego. Według izraelskiego dziennika Haaretz celem rozmów jest doprowadzenie do tego, by polski parlament nie uchwalał nowelizacji, która ograniczałaby możliwość restytucji mienia ocalałych z Holokaustu. Zdaniem dziennika Lapid ma prowadzić negocjacje w tej sprawie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Ponadto izraelscy urzędnicy mieli także zabiegać o kontakt z przedstawicielami polskich i amerykańskich władz. Pozycję negocjacyjną Izraela wzmocnił wysłany we wtorek przez 12 amerykańskich senatorów list adresowany do prezydenta Andrzeja Dudy. Pismo zawierało stwierdzenie, jakoby nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego miała uniemożliwić odzyskanie przez prawowitych spadkobierców mienia zagarniętego przez nazistowskie Niemcy i komunistyczny rząd Polski. Ponadto Biały Dom miał za pomocą oficjalnych kanałów wezwać polski rząd do zmian w kształcie nowelizacji. Nowe przepisy mają wprowadzić okres przedawnienia dla procesu uznania decyzji administracyjnej za nieważną z powodu rażącego naruszenia prawa. Ma on wynosić 30 lat. Po tym terminie niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania. Zdaniem strony izraelskiej oznacza to de facto zamknięcie drogi do uzyskania odszkodowań za odebrane przed laty mienie. 31 lipca pod Trybunałem Konstytucyjnym odbędzie się manifestacja klubów Gazety Polskiej w obronie suwerenności. Dzisiaj ta suwerenność jest poważnie zagrożona poprzez decyzję Komisji Europejskiej, decyzję sędziów TSUE, którzy uważają, że polskie prawo jest podrzędne wobec unijnego. Spotykamy się 31 lipca o 13 pod Trybunałem Konstytucyjnym. Każdy, kto uważa, że trzeba bronić suwerenności Polski, polskiej demokracji, polskiej konstytucji, polskiego prawa, powinien przyjechać. Bo dzisiaj chcemy wyrazić jako społeczeństwo nasz głos. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na naszym portalu TV Republika. Za chwilę sport i pogoda, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.